16 sierpnia obchodzimy wspomnienie świętego Stefana Węgierskiego, króla. Stefan był synem księcia węgierskiego Gejzy i Adelaidy, córki księcia polskiego Mieszka I. Urodził się w ówczesnej stolicy Węgier, Esztergomie, około roku 969. Według legendy chrztu udzielił mu święty Wojciech, biskup czeskiej Pragi. Biskup Wojciech udzielił na pewno młodemu księciu sakramentu bierzmowania. W roku 995 Stefan poślubił błogosławioną Gizelę, siostrę świętego Henryka II, cesarza Niemiec. Po śmierci ojca w roku 997 i pokonaniu wielmożów objął tron. Jego największą zasługą jest zjednoczenie i umocnienie państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem węgierskim przez 41 lat. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo. W nagrodę otrzymał od papieża Sylwestra II koronę królewską jako pierwszy król Węgier i zaszczytny tytuł króla apostolskiego. Koronacja nastąpiła w uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia 1000 roku. Nadto papież przysłał Stefanowi krzyż procesjonalny i nadał mu przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Król założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannonhalma oraz cztery inne klasztory. Za zezwoleniem papieża ufundował metropolię w Ostrzychomiu i 9 zależnych od niej stolic biskupich. Niedługo potem założył drugą metropolię w Kalocsa. Sprowadził na Węgry kapłanów i zakonników. Zakładał liczne ośrodki duszpasterskie. Zostawił po sobie pamięć doskonałego, mądrego przywódcy. Dzięki pomocy duchowieństwa wyszły dekrety królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i dobrobyt. Dla ułatwienia administracji król podzielił państwo na okręgi. W roku 1030 Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem niemieckim, Konradem II, który chciał politycznie uzależnić Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była śmierć jego jedynego syna, świętego Emeryka, w roku 1031. W planach Stefana miał on być następcą tronu. Wychowawcą królewicza był święty Gerard, późniejszy biskup. Po śmierci Emeryka król stał się świadkiem dworskich intryg. Stefan zmarł w Ostrzychomiu 15 sierpnia 1038 roku. Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą zwykł nazywać Wielką Panią Węgrów. Relikwie świętego Stefana spoczęły w katedrze Wszekas Fehervar, którą on sam wystawił. Papież święty Grzegorz VII w roku 1083 zezwolił na uroczyste przeniesienie relikwii świętego Stefana, co równało się wówczas z kanonizacją. Tenże papież na prośbę króla świętego Władysława zezwolił równocześnie na kult świętego Emeryka, który doznaje czci jako patron katolickiej młodzieży węgierskiej. Święty Stefan jest patronem Węgier, Serbii oraz tkaczy. W ikonografii święty Stefan przedstawiany jest w stroju królewskim, w koronie. Jego atrybutami są chorągiew z Matką Bożą, glob, a na nim krzyż, symbol misyjnej działalności, korona oraz makieta kościoła w ręku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Stefan, królując na ziemi, rozszerzał prawdziwą wiarę. Spraw, aby w niebieskiej chwale był orędownikiem Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.